Cześć, z tej strony Łowcy Mał. Witam Was serdecznie na moim kanale dla wszystkich spragnionych artystycznych dusz i nie tylko. Dziś chcę podzielić się z Wami genialną metodą na zrobienie realistycznych, rybich oczu u customa. Niebieskie oczy u koni często występują obok jasnych maści, jak na przykład Perlino albo Cremello, lub przy odmianach na głowie konia. Generalnie malowanie oczu u customa jest ostatnią prostą w procesie tworzenia. W przypadku rybich oczu staje się już jakoś bardziej kręta. Część osób malujących customy, zwłaszcza tych początkujących, nie wie jak ugryźć temat. Dlatego albo unikają tego tematu, albo jak widać, totalnie improwizują inną najłatwiejszą drogą. Ja kiedyś też popełniałam ten błąd. Tu jest moja początkowa druga praca. Nie były to najlepsze próby. Ale w końcu mnie olśniło i kiedy patrzyłam na jedno ze zdjęć poglądowych, udało mi się opracować własną, wygodną metodę malowania rybich oczu u konia, która daje całkiem realistyczny efekt. Może nie jest to najlepszy na świecie sposób na malowanie niebieskich oczu u konia. Pewnie da się to zrobić ładniej, ale moja metoda jest całkiem szybka, prosta i myślę, że będzie zrozumiała dla każdego, nawet początkującego. Okej, zaczynajmy. U mnie na chodnika zgłosił się Ogier Starshine. Custom jest już praktycznie skończony, a w całości zostanie pokazany już za tydzień. Będzie miał także obie niebieskie, czyli rybie oczy. Nam będzie potrzebne. Upewnijcie się przed malowaniem, że macie to wszystko pod ręką. Mam nadzieję, że nie muszę przypominać o rękawiczkach i nie sugerujcie się tym, co mam na sobie. Winylowe wzięłam tylko z braku laku, bo lateksowe teraz bardzo ciężko dostać. Lateksowe są do tego najlepsze. Winylowe już po jednym pryskaniu werniksem kleją się niemożebnie i są do wyrzucenia, także się po prostu nie opłaca. Następnie przyda się jakiś ręcznik papierowy albo papier toaletowy do odsączania pędzelka z nadmiaru farby. Oczywiście pędzle jak najmniejszego kalibru. Następnie jakaś igła albo szpilka krawiecka. Oraz oczywiście farby. Przede wszystkim biała, niebieska, czarna. Oraz ja wziąłam pomarańczową, żeby uzyskać głębszy odcień niebieskiego. Ja używam farb od Vivage i Kohinora, chociaż moje ulubione jest jeszcze Liquitex. Linki do wszystkich materiałów znajdziecie w opisie filmu. To co, gotowi na tortury? Na początek malujemy całą gałkę oczną na biało. Wprawdzie można to zrobić tylko w kącikach, ale jeżeli pokryjemy całą gałkę oczną, to kolejne warstwy będą łatwiej się nakładać. Następnie nakładamy jasno-niebieską farbę, taką prawie białą. Przyznam, że będę tutaj używać trochę ciemniejszej i w ogóle innej palety kolorów. Ma bardziej fioletowe oczy niż niebieskie, ale nie ma sprawy. Powinniście używać tych kolorów. Nakładamy ten niebieski, czy też fioletowy, mniej więcej po środku oka, tak żeby utworzyć taki okrągły placek. W sumie zależy to od tego, ile białka chcecie zostawić i jakie emocje przedstawić. Mój koń będzie raczej zaciekawiony, dlatego zostawię mu białko tylko z przodu. Nakładamy warstwę ciemniejszego niebieskiego, drugiego. Ja tutaj użyłam fioletowego koloru, bo jak pewnie zauważyliście, custom jest fantastyczny i mam nadzieję, że taki będzie zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Więc robimy drugą warstwę. Zostawiamy dosyć grubą obwódkę w porównaniu do malowania brązowych oczu tego podstawowego koloru. Teraz nakładamy już ostatnią, trzecią warstwę z najciemniejszym niebieskim. Dobrze jest nałożyć źrenice zanim ta warstwa wyschnie, bo mamy szansę, że ładnie zblenduje się z resztą kolorów. Robimy to bardzo uważnie. Inne części ciała jeszcze da się naprawić, ale źrenica, całe oko, raz je zawalicie,
To nadaje się tylko do zmycia. Pamiętamy, że źrenica u konia przebiega poziomo. W rybich oczach źrenica jest też zazwyczaj bardziej okrągła. Następny krok nie jest konieczny, ale doda oczom kostuma więcej realizmu. Będziemy potrzebować wtedy czerwonej farby. W tym świetle wygląda jak pomarańczowa, nie zwracajcie na to uwagi. Ok, mieszamy czerwień z bielą tak, żeby nie była zbyt intensywna. Raczej w stylu bardzo mocnego różu. Następnie dodajemy trochę tej czerwieni w kącikach oka, ale tak naprawdę w samych kącikach. Możemy wnieść model na jeszcze wyższy poziom, jeżeli igłą zrobimy delikatne żyłki odchodzące od kącików oka, tam gdzie smarowaliśmy czerwonym kolorem. Na koniec dodajemy jaśniejsze miejsca u dołu oka i ewentualnie z boku. I tadam! Gotowe! Możecie już odtańczyć swój zwycięski taniec. Wyszedł nawet całkiem nieźle, jak na to, co malowałam po zmroku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i był przydatny, więc od razu klikasz łapeczka w górę, dzwoneczek i jesteśmy na bieżąco. Więcej moich customów, rad na temat malowania i nie tylko znajdzie się na blogu, link w opisie. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia!